Matko Najświętsza, dziś cała nasza Ojczyzna staje pod krzyżem Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przychodzą dziś w szczególny sposób do Ciebie kapłani, jubilaci. Przychodzą, aby dziękować za największy dar w swoim życiu, dar kapłaństwa. Matko Najświętsza, Ty znasz nasze życie, naszą historię, nasze serce. Przychodzimy do Ciebie, aby powierzyć Ci tych wszystkich, którzy w swoim życiu odnieśli sukces, ale i także tych, którzy odnieśli porażkę, ponieśli klęskę. Powierzamy Ci, Matko Najświętsza, w tym apelu, w godzinie apelu, stając pod krzyżem wszystkich chorych i cierpiących. Zawierzamy dzieci, młodzież, nauczycieli, rodziców, wychowawców. Powierzamy tych wszystkich, którzy w swoim życiu są na granicy rozpaczy, którzy są sfrustrowani, którzy cierpią. Matko Najświętsza, przyjmij w tym szczególnym roku dla nas, dla Kościoła Świętego Krzyża w Krakowie, roku jubileuszowego, przyjmij nasze zawierzenie, nasze oddanie się Tobie. Ty jesteś naszą Matką, jesteś naszą Królową. Maryjo, wyproś nam na nowo u Twojego Syna ukrzyżowanego i zmartwychwstałego łaskę i dar Ducha Świętego. Tego Ducha, który odnawia nasze oblicza, odnawia oblicze tej ziemi. Tego Ducha, który odnawia charyzmat sakramentu święceń. Wraz z księdzem biskupem Antonim, który dziś świętuje 25-lecie Sakry Biskupiej, wraz z nim i ze wszystkimi kapłanami łączymy nasze dzieło zawierzenia i oddania, ufając, że z tego miejsca, z tej godziny wypłynie wielkie bogactwo łaski i miłosierdzia. Rozważamy tajemnicę ukrzyżowania i śmierci Chrystusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna. Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami oraz o żywot Twojego, Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od niewinnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba. I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Krzyża pragnę być. O Panie mój, o Panie mój, bramą ciasną, drogą wąską prowadź mnie. O Panie mój, o Panie mój, przyjacielem Twego krzyża pragnę być. O Panie mój, o Panie mój, być przyjacielem krzyża to znaczy stać się świętym wolą mocną w łaskach Ducha Świętego. To także znaczy iść za Jezusem uniżonym, który oddał swoje życie w objęciach krzyża świętego. Zaprzeć się samego siebie, szukać chwały w ubóstwie, uniesieniu i upokorzenia. To także znaczy nie uskarżać się, nie usprawiedliwiać się i nie bronić swojego imienia. Krzyża pragnę być.
zapałem swój krzyż, podnieść z radością swój krzyż, nieść z odwagą na ramionach swój krzyż. Swój krzyż to znaczy przyjąć taki, jaki daje Bóg, z jego grubością i długością, szerokością i głębią. O Panie mój, o Panie mój, przyjacielem Twego krzyża pragnę być. O Panie mój, o Panie mój, bramę ciasną, drogą wąską prowadź mnie. O Panie mój, o Panie mój, przyjacielem Twego krzyża pragnę być. O Panie mój, o Panie mój, bramę ciasną, drogą wąską prowadź mnie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo pięknie witam widzów telewizji Trwam, którzy dzisiaj w całej Polsce i na całym świecie czuwają przy krzyżu Chrystusa. Podobnie jak Państwo, którym pięknie się kłaniam, zgromadzonym w tej niezwykłej świątyni Kościoła Świętego Krzyża w Krakowie. Witam Państwa pięknie. Czterdzieści lat temu Ojciec Święty Jan Paweł II mówił tu w Krakowie. Wspólnie pielgrzymujemy do krzyża Chrystusa, bowiem od Niego zaczął się nowy czas w dziejach człowieka. Przybywajcie do tej świątyni, gdzie mówią wieki, święci i echa modlitwy pokoleń. Ale myślę, że najpiękniej do tego miejsca zaprosi gospodarz świątyni. Bardzo serdecznie proszę o słowa powitania księdza doktora Dariusza Guziaka, proboszcza parafii Świętego Krzyża w Krakowie. Kochani siostry i bracia, bardzo serdecznie witam Was w pięknej świątyni. Przez ten koncert chcemy rozpocząć piękny jubileusz, 8 wieków Świętego Krzyża. Chcemy wypowiedzieć też 25 lat biskupiego posługiwania, biskupa Antoniego Długosza i 25 lat od momentu, kiedy przyjąłem sakrament kapłaństwa. Przez ten koncert, przez tę modlitwę chcę wypowiedzieć to wielkie Te Deum Laudamus wobec Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana. Bardzo serdecznie witam Państwa, którzy przychodzicie do tej świątyni, tak zwyczajnie na codzienną modlitwę, aby tam u stóp Jezusa Frasobliwego powierzać swoje prośby, swoje problemy, ale też podziękowania, radości. Bardzo serdecznie witam tych, którzy tutaj przychodzą każdego 30 dnia miesiąca, aby przedstawiennictwo świętego Szarbela, cudotwórcy z Libanu, prosić Pana Boga w najtrudniejszych sprawach osobistych, rodzinnych, błagając niejako o cud i jakąś niezwykłą łaskę. Bardzo serdecznie witam tych, którzy też przychodzą tutaj w pierwsze soboty miesiąca, aby Matce Najświętszej, jej niepokalanemu sercu w akcie ekspiacji, wynagrodzenia powierzać losy Kościoła i świata. Bardzo serdecznie także pragnę powitać tych z Państwa, którzy tutaj w drugie poniedziałki miesiąca przychodzą, aby wraz z młodzieżą, z hutą Ducha Świętego, błagać o łaski i dary Ducha Świętego. Witam serdecznie każdego z Państwa, wszystkich razem i każdego z osobna. Szczęść Boże.
Dzisiejszym koncertem chcemy podziękować Panu Bogu za 25 lat posługi biskupiej księdza biskupa Antoniego Dłukosza oraz 25 lat kapłaństwa naszego kochanego, bo tak myślę mogę powiedzieć, księdza proboszcza, księdza Dariusza Guziaka. Tego wieczoru łączymy się, rzecz jasna, z ogólnopolską akcją Polska pod krzyżem. Spójrz na ten krzyż. Zobaczysz głowę Jezusa pochyloną, aby Cię pocałować. Jego ramiona rozwarte, aby Cię objąć. Jego serce otwarte, by Cię przyjąć, by zamknąć Cię w swojej miłości. Skoro wiemy, że krzyż jest znakiem największej miłości, przyjmijmy ten krzyż we wszystkim, co zechce nam dać i we wszystkim, co zechce nam zabrać. Zatem powiedzmy teraz wszyscy, powiedzmy w ciszy. Błogosławiony mój, błogosławiony krzyż. Thank you.
często stamtąd długo na mnie patrzy. Spojrzeniami przyciągając mą twarz. Czy ty wiesz, czy ty wiesz, mój bracie, jak miłuje nas Ojciec nasz? Czy ty wiesz, czy ty wiesz, mój bracie, jak miłuje nas Ojciec nasz? Ale głębi owych słów nikt nie zna, lecz znaczenia dalszego nikt nie wie. Jaka męka to była bezbrzeżna, ta samotność na krzyżowym drzewie. Za te słowa czemuś mnie opuścił, Ojcze, za mej matki płacz. W wargach twoich odkupiłem, dwa najprostsze słowa, Ojcze nasz. W wargach twoich odkupiłem, dwa najprostsze słowa, Ojcze nasz. Ojcze nasz. Jak drzewo koi bezdroża. Ty jesteś schronieniem, gdy trwoga ciężkim kamieniem. Ty jesteś świątynią, jak ziarno dobrą nowiną. Jesteś świątynią, jak ziarno dobrą nowiną. Twe słowo w błękicie, ty drogą, prawdą i życiem. Ty jesteś schronieniem, ty trwoga ciebie.
pod błękit. Twe imię w przestworza, jak drzewo koi bezdroża. Ty jesteś świątynią, jak ziarno dobrą nowiną. Twe słowo błękicie, by drogą prawdą i życiem. Co dzień rano staje przed świętym, świętym cieniem. Tyle głowy, Panie, a nade mną Twe tchnienie. Nade mną Twe tchnienie. Nie ma kapłaństwa bez krzyża. Tym wieczorem rozpoczynamy świętowanie 8 wieków parafii Świętego Krzyża w Krakowie. W tej świątyni regularnie odbywają się rekolekcje dla artystów. Najsłynniejsze miały miejsce w 1962 roku. Głosił je kardynał Karol Wojtyła i mówił odważne słowa. Przez Ciebie przepływa strumień piękności, ale Ty nie jesteś pięknością. Współczesny artysta, celebryta mógłby obrazić się na takie słowa. Dziś często piękno to banał i anachronizm. Znacznie ciekawsza jest brzydota i zło. I dalej Ojciec Święty mówił, nie da się tworzyć dzieła artystycznego w oderwaniu od zasad moralnych i od moralności chrześcijańskiej. Niemniej wartościowe i niezwykłe rekolekcje miały miejsce w tym roku, a głosił je duchowny, także artysta, z trudem powstrzymał się od tańca, ale porwał nas swoim słowem. Dziś jest wśród nami jubilat, ksiądz biskup Antoni Długosz. W ofierze służyć i tym, których życie
poniosło w grzechu lub bierze. Jezu najwyższy kapłanie, który znasz ludzkie problemy, wspomóż kapłanom swym, Panie, by byli solą tej ziemi. Naucz lepszego ducha, wspieraj ich łaską i troską, niech żal im serca wybucha, wynieśli w świat miłość boską. Zostać apostołem. Było to pragnienie w życiu mym. Gdy odejdziesz, to napiszemy Ewangelię, aby imię Twe znał cały świat. Gdy odejdziesz, to napiszemy Ewangelię, aby imię Twe znał cały świat. Codziennie swoim ciałem, poisz mnie przedziwnie swoją krwią, uczysz mnie codziennie mądrości swoim słowem, żebym wreszcie pojął miłość Twą. Uczysz mnie codziennie. Rozmyślam nad miłością, co świat znaczyła mocą, i muszę się pojmować ją. Rozmyślam nad dobrocią, co czynić źle nie mogła, choć Bóg wyszydzano ją. Za jaką celę przyszło Ci stać się człowiekiem z ciała i krwi? Czułeś tak samo, czułeś jak my, kiedy Ci postawiono krzyż. Chciałeś zapłakać, nie było łez, wiedziałeś, Ojciec opuścił Cię. Zabrakło piotra, który z Tobą chciał iść.
Jest we mnie kraina przeźroczysta, w blasku jeziora Genezaret i łódź i rybacza przystań, oparta o ci. A wszystko przez punkt jeden biały, z najczystszej bieli, objęty w sercu człowieczy, krwawym przepływem. Gromadzą się w tej świątyni 30 dnia każdego miesiąca, aby za przyczyną wyjątkowego świętego powierzyć sprawy trudne Panu Bogu. To święty Szarbel, pustelnik z Libanu, który przez swoje niezwykłe życie wypełnione modlitwą i postem jest dla nas przykładem miłości krzyża. Bo jaki sens ma cierpienie bez miłości? Cierpliwa jest,
i niecierpliwa. Miłość łaskawa jest, lecz nie zawsze bywa. Miłość serdeczna jest i nigdy nie zazdrości. Miłość jest wszystkim tym, co tracisz bez miłości. A czasem się unosi pychą i gniewem i pragnie tylko swego, świat chce dla siebie. Dopuszcza się bez wstydu, szuka poklasku, pamięta tyle złego, płacze o trzasku. Miłość cierpliwa jest, lecz i niecierpliwa. Miłość łaskawa jest, lecz nie zawsze bywa. Miłość serdeczna jest i nigdy nie zazdrości. Miłość jest wszystkim tym, co tracisz bez miłości. Boże mój, Twym imieniem przyzywam Cię. O Boże mój, spraw, by ten świat pokochał Cię. Jak starca twarz otuliła go melancholia i słyszę wciąż, jak do tańca nam Thank you.
tych biedaków łzy, co wierzą wciąż, nie wyśmiąc naszych wspólnych dni. Po drogach moich będę szukał wciąż Ciebie, by znaleźć miłość, którą chcesz mi dać. O Boże mój, wciąż bliżej do Ciebie jest. Przyniosę Ci dar mój ze szczęścia łez. Boże mój, tym imieniem przyzywam Cię. O Boże mój, spraw, by ten świat pokochał Cię. Jak starca twarz otuliła go melancholia i słyszę wciąż, jak do tańca nam gra. Się zmienił dolinę łez. Miał domem być, grobowiskiem dziś jest. Tak wolą mnie tych biedaków łzy, co wierzą wciąż, nieodkryty z naszych wspólnych dni. Po drogach będę szukał wciąż Ciebie, by znaleźć miłość, którą chcesz mi dać. O Boże mój, wciąż bliżej do Ciebie jest. Przyniosę Ci dar mój ze szczęścia łez.
który masz we władzy morskiej siłę. Panie, który w rękach masz ogień pożogi, tyle razy Cię prosiłam. Daj mi jeszcze odpocząć na ziemi, nim zobaczę światełko jasne, nim przed Tobą znajdę się niemal, kładąc na wadze czyny własne. Daj mi tutaj raj spróbować, muszę wiedzieć, czy mi smakuje. Panie, który wiedziesz życie drogą pokrętną, Panie, który oczy mamisz pozorem, staram się świat czytać jak księgę najświętszą, a cierpliwość jest mi wzorem. Moje życie w trudzie, jak wszyscy, chcę przeżyć, aż się nie zatrzyma serce z tyranem. Ale nawet kiedy do ziemi się przygnę, nadal prosić nie przestanę. Zobaczę światełko w mroku, zanim dojdę do Twojej sieni, zanim będę miała wieczny spokój. Daj mi tutaj raj spróbować, rosłaś ze mną, moja wiaro, kwitłaś, dojrzewałaś, promyk nieba objawiałaś, choć niekiedy spałaś. Dodawałaś mi otuchy w czas ponury, straszny, gorzki, uzdrawiałaś
rany serca budziłaś z beztroski. Moja wiaro, zastaj we mnie, bądź moją busolą, abym zawsze dążył wiernie tam, gdzie łzy nie bolą, abym umiał iść odważnie do szczęścia krainy, którym Chrystus czeka na mnie, oczyściwszy z winy. Wielu ludzi nie chce ciebie, droga łasko wiary. Nie chcą myśleć dziś o niebie, wolą ziemskie dary. Wciąż pozują na szczęśliwych, choć ich serce ciągle krwawi. Przyjdź do nich nieproszona, niech ich Pan Bóg zbawi. Moja wiaro, rastaj we mnie, bądź moją busolą, abym zawsze dążył wiernie tam, gdzie łzy nie bolą, abym umiał iść odważnie do szczęścia krainy, którym Chrystus czeka na mnie, oczyściwszy z winy. Moja wiaro, zastań we mnie, bądź moją busolą, abym zawsze dążył wiernie tam, gdzie łzy nie bolą, abym umiał iść odważnie do szczęścia krainy, której Chrystus czeka na mnie, oczyściwszy z winy. Dziękujemy, Panie, za ten czas, kiedy chcesz nas uwolnić z myśli, że krzyż jest tragedią, a on jest przejściem po jego dwóch częściach wiary i nadziei do prawdziwego szczęścia. W szepcie strumienia usłyszałem Ciebie, ale było mi za mało. W powiewie wiatru poczułem Ciebie, ale wciąż żądałem więcej. W geście żebraka zobaczyłem Ciebie, ale wciąż nie do końca. Więc Ty przyszedłeś tak zwyczajnie do mnie. Przyszedłeś w krzyżu. Dobrze jest Cię, Panie, poczuć na ramionach. Zatem przychodzimy do tej świątyni, by przeżyć sens krzyża. A zapewne wtedy kiedyś być może zmądrzejemy tak naprawdę. Modlę się, by kiedyś już umieć
każdy Twój wyrok przyjmę twardy. Przed mocą Twoją się ukorzę, ale chroń mnie, Panie, od pogardy, przed nienawiścią strzeż mnie, Boże. Wszak Tyś jest niezmierzone dobro, którego nie wyrażą słowa, więc mnie od nienawiści obroni i od pogardy mnie zachowaj. Co postanowisz, niech się ziści, nie daj się wola, Twoja stanie, ale spraw mnie od nienawiści, poza mnie od pogardy, Panie. Dziś cieszymy się z historii i mądrości 8 wieków tej wspólnoty parafialnej, a u stóp krzyża zawierzamy naszych jubilatów, księdza biskupa Antoniego Długosza i księdza Dariusza Guziaka, proboszcza tej parafii. Dziś. Naszą modlitwą obejmujemy wszystkich kapłanów, nie pomijając Ojca Świętego Franciszka, któremu dedykujemy ten właśnie utwór. Franciszku, biedaczyno, Asyż Twoją chwałę głosi, a kościółek San Damiano piesi do Boga każe wznosić. O Franciszku, biedaczyno, co pokorą świat zadziwiasz, ucz nas wszystkich, jak się winno serca skarby wydobywać. San Damiano, San Damiano, cudu z Tobą dokonano. Wielkich świętych światu dałeś, dar w miłość ukazałeś. San Damiano, San Damiano, cudu z Tobą dokonano. Wielkich świętych światu dałeś, dar w miłość ukazałeś. Biedaczyno, z siostrą biedą ślub zawarłeś,
by pokazać słowem czynem, że bogactwo nic nie warte. O Franciszku biedaczyno, co kościoła trzymasz filar, pomóż znaleźć tym, co wino, chrześcijański życia wymiar. San Damiano, San Damiano, cudu z tobą dokonano. Wielkich świętych światu dałeś, wiarę w miłość ukazałeś. San Damiano, San Damiano, cudu z tobą dokonano. Wielkich świętych światu dałeś, wiarę w miłość ukazałeś. I do naszego dostojnego jubilata zaprosimy jeszcze naszego drugiego lokalnego, czcigodnego księdza proboszcza. Bardzo prosimy. Zapraszam pana profesora Stanisława Dziedzica, dyrektora Biblioteki Kraków, który pięknym słowem, zapewne jak nikt z nas, pięknie wyrazi to, co wszyscy czujemy. Ekscelencjo, księże biskupie, księże proboszczu, niezwykły dzień. Jubileusz 800-lecia to wielkie wyzwanie przed krakowską społecznością i czas podziękowania. Ja byłem na ostatnich rekolekcjach księdza, które prowadził ksiądz biskup tutaj, nawiązując do świetnych, pięknych tradycji. I dzisiaj przychodzi mi na myśl taki cytat wypowiedziany przez wybitnego artystę słowa Adama Mickiewicza. Mocniejszy jestem, cięższą podajcie mi zbroję. Te słowa niechaj będą uskrzydleniem na dalsze lata. I niech towarzyszy przeświadczenie księdzu biskupowi, że ta uśmiechnięta twarz biskupa, biskupa, którego kochają dzieci i młodzież za niekonwencjonalny styl, który jest stylem naturalnym, bo stylem artysty. Niech towarzyszą i pomnażają charyzmaty. Życzymy wszystkiego najlepszego bywania w tym kościele, który jest ulubionym kościołem artystów. Tak jest już od wielu lat, tak jest od 100 lat, gdy, jak napisał Zygmunt Nowakowski, jest ten kościół obok świątyni Polskiego Teatru i to przymierze trwa sztuki i kościoła. Księdzu życzymy, ażeby to miejsce było fantastycznym wyzwaniem, bo tu niech przychodzą ci, którzy kochają piękno i prawdę. Źródłem piękna i prawdy jest Bóg. Wielu sukcesów i wszelkiej pomyślności. Zapraszam. Thank you.
Drodzy Państwo, ponieważ jestem biskupem od dzieci, tę wiązankę wręczę pani, która spodziewa się czwartego dziecka z naszego chórku. Księże biskupie, powolutku, bardzo powolutku zbliżamy się do końca naszego, mam nadzieję, wyjątkowego wieczoru i prosimy o tę ważną pieśń, w którą ksiądz biskup wkłada zawsze całe swoje serce. Po prostu, moja droga. Było dawno już, gdym na rozstaju stanął mych dróg, by iść tą jedną tuż, tą, którą dla mnie obrał sam Bóg. Wśród dróg wybrałem tę. Patrzono wówczas na to wrogo, lecz ja szedłem od lat mą własną drogą. I tak bywało już, myślałeś, że trudna to droga. Lecz lepiej służyć niż być panem na usługach wroga. Kapłanem chciałeś być, tym co szczęścia znaleźć nie mogą i wciąż wolałeś iść swą własną drogą. Cieszył Cię świat i życie w nim, a smucił tak brak wiary w nim. Użyłeś żyć i miłość też, przebaczać zło. Pracy wir, czas jest krótki, swe żagle chwycić wiatr, porzucić w mrok żal i smutki. Wciąż chciałeś uśmiech nieść tym, co zarażeni są trwogą. Drogą mą w świat, choć z każdym dniem wciąż przybywa lat, dopóki sił wystarczy mi, a w sercu gry ogień się tli. Ja kochać chcę, więc muszę iść swą własną. Thank you.
Wielce, szanowni państwo, drodzy widzowie telewizji Trwam, w naszym koncercie, naszej uwielbieniowej modlitwie pod krzyżem udział wzięli chór Oktawa Ensemble pod dyrekcją Zygmunta Magiery. Orkiestra Arte Symfonico pod dyrekcją Mieczysława Smydy. Autorem tych wyjątkowych, mam nadzieję, że podzielą państwo moje zdanie, opracowań orkiestrowych jest Maciek Nieć. A śpiewali dla państwa Marta Wilk, Jakub Oczkowski, Anna Sokołowska-Labrudzińska, ksiądz biskup Antoni Długosz, Jacek Wójcicki, Anna Lasota, Marcin Jajkiewicz. Dzisiejszy koncert przygotował, wyreżyserował i scenariusz napisał Łukasz Lech. Szanowni państwo, bardzo pięknie dziękujemy telewizji Trwam za to, że zawsze jest z nami. Z całego serca podziękowania składam na ręce obecnego wśród nas ojca Piotra Detlafa. Bóg zapłać. Serdecznie dziękuję całemu komitetowi organizacyjnemu, wszystkim zaangażowanym na czele z Andrzejem Kocem. Bardzo pięknie państwu dziękujemy. Dla Karola Smulskiego, kierownika produkcji, Zbyszka Michury. Proszę państwa, przy tym koncercie pracuje cały sztab ludzi. Dla wielu z nas jest to prawdziwy krzyż. Ale słodki krzyż. A pożegnamy się z państwem piękną piosenką autorstwa księdza Stanisława Jasionka, do której, przepraszam, odważyłem się napisać muzykę. Kapłaństwo krzyżem znaczone. Dziękuję państwu przed telewizorami. Nie bójcie się krzyża, pokochajcie. On na pewno zmieni wasze życie. Dobrej nocy. Kapłaństwo jest krzyżem znaczone, bo kapłan go stale nieść musi. Cierpienie z Chrystusem złączone, świat zbawia z grzechu ratuszy. Kapłaństwo jest Bożym darem, wyrosłym z krzyża Chrystusa. Krzyż swój do chwały prowadzisz, Ty Chryste, co lud Twój poznają. Serdeczną miłością im darzysz, umacniaj ich swoją mocą. A
kapłaństwo jest Bożym darem, wyrosłym z krzyża Chrystusa, trudnych wybraniem, Bożą serca, co wzrusza. Kapłan jest Bożą winnicą, naczyniem do łask czerpania. Kapłaństwo jest tajemnicą, ofiarą miłości Pana. Pomnażaj szeregi, Panie, i obroń przed burzami złymi. Niech braciom swym będą oddani i Tobie zawsze wiernymi.